Strzelanie bramek to czasami nie jest łatwa sprawa. Przekonały się o tym polskie piłkarki, które w sobotę w Toruniu podejmą Irlandię Północną w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Na ostatnim treningu niepokorna piłka a to szybowała nad bramką, a to zatrzymywała się na słupku, a to padała łupem bramkarki. No właśnie, czy na pewno bramka była zaczarowana? Nie, no myślę, że i zaczarowana, i nasza forma jest taka, że dziewczyny niestety nie mogą się wtrafić. Anna Szymańska nie ma wątpliwości, a Natalia Pakulska nie ma się czym chwalić. Ile strzeliła? Z dwie. Myślę, że tak. I chyba... Dziewczyny dobrze broniły karne. I z karnego się nie udało i w zamian za to masz karę. Zdradź jaką? No niestety Daria Antończyk muszę usługiwać na kolacji. Jak kara, to kara. Ważne, żeby w sobotę w Toruniu piłka wpadała do siatki Irlandii Północnej. No na pewno mam taką nadzieję, że to, co nie weszło dzisiaj, to mamy nadzieję, że wejdzie jutro. I oby to wszystko dla nas jutro było szczęśliwie. Przygotowujemy się cały czas i wierzymy w to, że pójdzie nam jutro jak najlepiej. I tego się trzymajmy. Zaraz po treningu Ewa Pajor i Ewelina Kamczyk na gorąco analizowały przyczyny nieskuteczności. Jak widać, nie były z siebie zbyt zadowolone. Dlatego postanowiły jeszcze raz poćwiczyć, tym razem wirtualnie. Drużyny wybrane, oczywiście w obu przypadkach Real Madryt. No, to możemy zaczynać. Łatwo znów nie było, ale jak już wpadło, to po takiej akcji Ewy Pajor. Później jednak wpadło jeszcze 3 razy dla Realu Eweliny Kamczyk. Prostopadła piłeczka, podanie oczywiście troszkę nie wyszło, dobitka. Jak FIFA, tak na boisku. Ja to jednak wolę grać na boisku niż FIFA. My też wolimy oglądać piłkarki na boisku. Jeśli wy też, to posłuchajcie tego dźwięcznego apelu. I want you stay.